Na życiu trzeba się znać. Zwierzęta domowe, wiesz, i dzielą się na domowe i te, co się kręcą przy domie. No, trudno to powiedzieć. No właśnie takim trudno powiedzieć zwierzęciem domowym jednak, bo to nie wiadomo, czy to, czy tamto to jest. Jest pies. No, jest pies. On jest dziwnym zwierzęciem, ale jest też takim, co istnieje w naszym życiu zawsze. I nam towarzyszy po prostu. No, no na przykład, po pierwsze, pies istnieje jako żal za psem. No, to znaczy, że się go nie ma w postaci takiego zawołania au. Au, takie. Albo po drugie, istnieje jako niechęć do psa. No to znaczy w postaci takiego zawołania a brr, takie. Pójdziesz tam, tak, czy coś kopnąć. Tak. No i jako stwierdzenie jest, kiedy jest pies, prawda? No i pytanie, co robić, kiedy jest? No i tak, można na przykład tego psa można traktować normalnie, po prostu no tak ciepło, jako członka rodziny, no jako na przykład tak jak ja Szczepan traktuję. No i no bo tak, jeśli ten pies znajdzie sobie, czy zorganizuje coś do jedzenia, to i nam może coś skapnąć, prawda? No oczywiście, można psa zrobić człowieka, no takiego gościa gdzieś poprowadzić, no na wystawę ludziom pokazać, coś, żeby łapę dał. Do ludzi się pokazać z nim, do innych psów, niech wiedzą, prawda? Połaszczyć, to się połasi. No. A jak taki pies... Normalnie tak sobie chodzi po domie, to może na przykład spać w tym, no. W koszyczku, no. Czy na dywaniku, kocyk. Na kocyku, czy coś innego, co można podłożyć. Chociażby w kębuszku. No, ja czekaj, bo tutaj tego to rozumiałam, a jeszcze powiedz mi, no przepraszam, a skąd wziąć taki kłębuszek? Kłębuszek? No. Kłębuszek można osiągnąć, zwijając się w jego po prostu. O, zobacz, Iruś, głowa do brzucha, pochyl głowę do brzucha. Teraz tak. Zarzuć po liście nogi na plecy, nie bój się, kolana wyginają się w drugą stronę. I to jest o właśnie to, co nam w pryncypiu chodzi. Chociaż fajnie jest! Kłębuszku, ty mój.